Te grzechy sodomskie są wynikiem rozwiązłości. A w przypadku kapłanów, jeżeli ulegają grzechom sodomskim, najprawdopodobniej ulegają dlatego, że te grzechy nie zostawiają śladu. W jakim znaczeniu? Nie ma dzieci. Nie płaci się alimentów. Ma się kumpli. Jeżeli się to połączy w obrębie struktury, ma się kumpli, których ręka rękę kryje, ręka rękę myje, kogoś się awansuje, ktoś do końca życia, można powiedzieć, jest jakiś proceder wspomagający, tak? Ponieważ ty mi uległeś, to ja cię wyślę teraz na studia, ty pójdziesz na studia, więc wrócisz z doktoratem, będziesz biskupem, to jak już się zestarzeje, to ty będziesz mnie krył, żeby się mi nic nie stało. Także homosiostwo wśród duchownych nie jest zwalczane przez lewicowców i wrogów Kościoła, bo im to pasuje. Dlaczego? No bo rozbija Kościół. Bo rozbija Kościół. I teraz weź, pytaj się, dlaczego Wojtyła nie miał ciucha do homosiów, tylko ich awansował. Ciekawa rzecz. Śmierdzą na odległość, rozpoznać ich idzie na odległość. Ksiądz Oko przynajmniej ma taki dar, że rozpoznaje po zapachu, lawendowa mafia. A Wojtyła takich awansował. Benedykt, wcześniejsi też, no żeby nie było, tak? Franciszek już za tego życia zasłużył na stryczek, za stręczycielstwo do szczepień, a za swoje życie już zasłużył na piekło. I to powielokroć. Pasuje mu biała sutanna, nie?